wielu ciekawych autorów podczas tego siódmego spotkania. Rzeczywiście Opole jest mocne w festiwalach, tak młodzieżowym językiem można byłoby powiedzieć, bo tych festiwali u nas nie brakuje, ale rzeczywiście oprócz 60. Festiwalu Polskiej Piosenki, ten festiwal dotyczący książki jest jednym z najważniejszych, cieszący się największym zainteresowaniem. Zatem serdecznie zapraszam na Plac Wolności. Będzie można spotkać wybitnych autorów, również z Opola. Nie muszę nazwisk wymieniać, pewnie się Państwo domyślacie, ale nie tylko tych, którzy piszą książki, również tych, o których książki się pisze, postacie z pierwszych stron gazet, wydawców, mnóstwo atrakcji, koncertów muzycznych. Jednym słowem, wypada się cieszyć, że w Opolu taki festiwal ma miejsce, a jeszcze bardziej cieszę się z tego, że Opole konsekwentnie od 7 lat jest najważniejszym partnerem tego festiwalu, bo jako miasto przykładamy swoją wagę do tego, żeby inwestować, promować i kulturę, i czytelnictwo, i właśnie przy okazji tego festiwalu widać to najmocniej. Autorzy, jak i również wydawnictwa czekają na ten festiwal i cieszą się, że mogą przyjechać do Opola, dostajemy takie informacje od nich, dlatego tym bardziej jesteśmy jako organizatorzy bardzo dumni z tego, jednak cały czas pracujemy nad polepszaniem festiwalu, ulepszaniem i rozszerzaniem. Pierwszy dzień festiwalu będzie organizowana konferencja, która będzie miała na celu zmierzenie się z tematem wpływu naszej branży na ekologię, czyli chcemy ten wpływ minimalizować poprzez redukcję CO2 i tak jak w przypadku współpracy z Lasami Państwowymi, w tej chwili każde zlecenie na druk książki równa się jedno drzewo zasadzone w rejonie Opola, to znaczy nie sadzimy tych drzew gdzieś tam w Amazonii, tylko chcemy, żeby to wszystko lokalnie się tutaj odbywało i temu będzie poświęcona konferencja branżowa, jak i również innym nowościom dotyczącym produkcji samej książki. Tu rzeczywiście scena plenerowa bardzo mocna w tym roku, same duże nazwiska. Natomiast w samej bibliotece też będzie się działo. Tu mamy język śląski w tym roku uruchomiony, ukraiński. Też w ogóle w bibliotece poruszamy coraz więcej tematów literatury zagranicznej. Natomiast no, ja bardzo się cieszę, że na tym festiwalu życie w bibliotece i spotkania też będą miały miejsce, nie tylko właśnie tak jak powiedzieliśmy na scenie plenerowej. I tutaj właśnie w środku biblioteki spotkamy się z literaturą międzynarodową. I dziecięcą. I dziecięcą zdecydowanie też, zarówno na scenie plenerowej, jak i w środku. Tych wydarzeń jest bardzo dużo, są też warsztaty dla dzieci, one wszystkie się odbywają tutaj w bibliotece, na wszystkie obowiązują niestety zapisy, natomiast no, jest ich tak ogromna gama, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zdradźmy troszeczkę, na czym między innymi będą polegały warsztaty, jakie będą to spotkania, co czeka i najmłodszych, i tych nieco starszych. Przede wszystkim zachęcę na spotkanie, które otwiera nam Festiwal Książki, czyli spotkanie z grupą Studnia Zero, dlatego że jest to powrót do tradycyjnie danego przekazu ustnego i w tym momencie spotykamy się z Albertem Kwiatkowskim w aranżacji muzycznej pana Podgórskiego, gdzie rzeczywiście spotkanie z baśniami, mitami, legendami będzie prezentowane w animacji w tak bardzo edukacyjny sposób. Także jest to atrakcyjne, dlatego że jest to w plenerze tu w tym wypadku, ponieważ skupi dużą liczbę osób, to będzie takie naprawdę bajanie w starym stylu, dlatego serdecznie na to zachęcam, szczególnie. Biorę udział w festiwalu całą rodziną, bo rzeczywiście jest on wielopokoleniowy. Dla każdego coś będzie, zresztą takie są książki. I dla najmłodszych, i dla tych starszych, i dla tych w bardziej zaawansowanym wieku, i dla tych lubiących historię, i dla tych, którzy lubią jakieś odkrycia naukowe, i dla tych, którzy lubią kryminał czy straszne historie. Też bardzo lubię, więc też pewnie coś znajdę dla siebie. Ale tak jak mówię, jesteśmy całą rodziną, bo festiwal jest wielopokoleniowy.